Jeśli znasz język polski w stopniu pozwalającym na odmianę rzeczownika w dopełniaczu i masz chociaż ogólne pojęcie, gdzie leży Warszawa, a także potrafisz wskazać przynajmniej jedną różnicę pomiędzy meandrującą w dorzeczu Wisłą a butelką kropli Beskidu, to wiesz, że zabory skończyły się w 1918 roku. Jednocześnie ta data jest chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości, bo te dwie rzeczy są ze sobą tak powiązane, jak oceny z aktywności ze zdaniem do następnej klasy albo omawianie lalki z depresją. Żeby odblokować następny poziom swojego rozumienia zjawisk politycznych i historii naszego kraju, musisz jednak wiedzieć, że tak naprawdę odzyskanie niepodległości i odnowienie struktur państwa nie trwa jeden dzień. Józef Piłsudski nie wypowiedział wbrew pozorom w listopadzie jakiegoś magicznego zaklęcia, które nauczyło społeczeństwo na ziemiach odzyskanych języka polskiego i zmieniło struktury państwa albo system wartości ludności. Można powiedzieć, że droga do odzyskania takiej prawdziwej niepodległości w dniu teoretycznego odzyskania niepodległości dopiero się rozpoczęła. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Faktycznie, 11 listopada Piłsudski został naczelnym wodzem wojsk polskich, co wydaje się dość jednoznaczne i byłoby bardzo trudne do zorganizowania, gdyby przyjąć, że Polska nie istnieje. I faktycznie, tego samego dnia rozbrojono niemieckie garnizony w stolicy, co również jest dość jasnym komunikatem, jeżeli chodzi o kierunek ogólnych zmian. W październiku i listopadzie 1918 roku zaczął się jednak taki bardzo dziwny okres, w którym to ziemie polskie były już teoretycznie właśnie polskie, ale tak naprawdę to wcale nie, bo dalej w wielu miejscach władzę czy dominującą rolę po prostu pełnili zaborcy. Für Deutschland. Zaborcy w formie armii, która miejscami nawet dalej stawiała opór zbrojny, albo po prostu ludności, której lepiej żyło się pod zaborami. Wyobraź sobie, że właśnie zrobiłeś albo zrobiłaś prawo jazdy i masz ogromne ciśnienie, żeby mieć własny samochód. Po jakimś czasie, załóżmy 123 latach, przychodzą do ciebie rodzice i mówią, że mają dla ciebie samochód. Dokładnie taki, jaki chcesz. Bezpieczny, szybki i robiący wrażenie. Po chwili, patrząc na ciebie płaczącego z radości, dodają, że jedyne co musisz zrobić, to go sobie złożyć, bo wszystkie części właśnie przyjechały na ogródek. W takiej sytuacji była Polska w 1918 roku. Wojciechowi Kossakowi, czyli malarskiemu odpowiednikowi twojej koleżanki Koniary, na swoim obrazie poza właśnie końmi udało się uchwycić bardzo ważny i budzący duże emocje moment w historii naszego narodu, który nawet w największym twardzielu wzbudza serio silne emocje. Na skali wzruszenia obraz Kossaka znajduje się gdzieś pomiędzy rajdem Rohirrimów do Minas Tirith a śmiercią Mufasy. Generałowi Frontu Pomorskiego, któremu sławą wśród polskich wojskowych może równać tylko Zawisza Czarny, czyli Józefowi Hallerowi, powierzono zadanie zdobycia, a właściwie odzyskania dla Polski Pomorza. Opór Niemców i problemy Armii Polskiej sprawiły, że do wydarzenia widocznego na obrazie doszło dopiero w 1920 roku. I to jest chyba najważniejszy element zawarty w obrazie Kossaka. Wbrew pozorom nie są to konie, nie jest to też sam generał Haller, który w ckliwym geście wrzuca do morza pierścień na symbol takiego właśnie połączenia. Jeden pierścień, by wszystkimi rządzić. Ale najważniejszy jest właśnie bohater zbiorowy, w sumie niewidoczny na obrazie per se, czyli wysiłek wyzwoleńczy naszego narodu. Chichot losu, jakby to powiedział twój dziadek na obiedzie rodzinnym, to jest oczywiście ten fakt, że za 25 lat polscy wojskowi powrócą nad Bałtyk przy kolejnej okazji do odzyskania dla naszego kraju tego akwenu. By wreszcie oficjalnie na następne lata przekazać go parawaniarzom, sinicom i bakterii E. coli. A co no? Dzięki wielkie za to, że po raz kolejny towarzyszysz mi w eksploracji naszej narodowej kultury i też, czy chcesz, czy nie chcesz, także naszej historii, która w przypadku obrazów Kossaka przyjmuje w sumie postać koni w różnych okolicznościach. Niezależnie, czy jesteś koniarą, czy koniarzem, czy też wolisz na przykład bobry, jeżeli dotrwałeś lub dotrwałaś do tego momentu, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby twój pobyt skwitować lajkiem filmu i udostępnieniem go 15 osobom z twojego najbliższego otoczenia. Mam tutaj na myśli rodzinę, znajomych, albo jakichś przypadkowo spotkanych
ludzi. Możesz na przykład wysłać im link do mojego filmu, albo pobrać go na komputer i przekazać im na pendrive'ie. Tak czy inaczej będę Ci za to bardzo wdzięczny, bo tylko od Ciebie zależą losy polskiej edukacji. Ja życzę Ci znakomitego dnia i do usłyszenia następnym razem.